Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Spotkanie Rozmowy u Marwara. Jestem Marwar, a dzisiejszym gościem jest Piotr, znany jako ChipTok 3. Cześć Piotr. Cześć, cześć, witam wszystkich. No i standardowo zaczniemy od pytania, jak tobie dzień mija? Dzień? Za gorąco, nie. Dzień za gorąco, ciężko w pracy przez to, ale ogólnie dobrze. Na kacu trochę jestem, bo wczoraj z piwka piłem. O, no proszę. Ja jestem piwoszem, tak, duży piwo z zębem. Kocham piwo, musiałem to powiedzieć. No, wypocisz dzisiaj pewnie. No, dzisiaj na pewno. A powiedz nam jeszcze na samym wstępie, co porabiasz na co dzień? Czym się zajmujesz? Pracuję jako w sumie programista, można powiedzieć, ale bardziej taki data analyst w IT. No i tam piszę sobie kodziki, przeglądam sobie tabeleczki, nudy. Nic ciekawego. A ogólnie ta praca, długo już w tej pracy jesteś? 6 lat doświadczenia mam. Jak? Na ten moment. Wrażenia? Nie, no lubię tą robotę, no bo tu wiesz, najfajniejsze jest home office, wiadomo, bo ja pracuję zdalnie, więc ja jestem takim trochę typem jaskiniowca teraz, więc praca zdalna mi odpowiada. No i lubię analizować. Mam taki, jak to się mówi, analityczny umysł i gdzieś się z tym spełniam, więc jest git. Jest to praca dla każdego, czy dla wyjątkowych ludzi? Ja myślę, że w IT teraz jest dla każdego. W sensie może nie konkretny jakby gałąź, gdzie ja siedzę, bo ja też jeszcze nie dodałem, że siedzę jakby w bankowości, w ryzyku kredytowym, ale tak dla ludzi ogólnie myślę, że w IT się znajdzie miejsce dla każdego, bo są zawody analityków, deweloperów, testerów, menadżerów i różnych innych. Myślę, że wiadomo, nie każdy się tam odnajdzie, ale większość gdzieś tam by swoje miejsce mogła znaleźć, jakby chciała oczywiście, bo to chęci nie tylko, trzeba się też trochę pouczyć, bo ja tak, czy część osób na pewno wie, co będzie oglądało, ale ja mam w ogóle wykształcenie chemiczne. O, proszę. Jestem z wykształcenia chemikiem, więc ja się też przybranżawiałem i trafiłem właśnie do IT, więc myślę, że to jest właśnie takie, że nieważne, jakie studia kończyłeś, co porabiasz, jest dla ciebie miejsce w IT. Nawet bez studiów, bo tam też są takie osoby i też się dostały do IT i pracują, więc... A powiedz nam, co się stało, że przeszedłeś na inny kierunek w branży? Skończyłeś studia chemiczne. No, chemię kocham do dzisiaj. Bardzo nadal się interesuję chemią. Gdzieś tam sobie sprawdzam jakieś nowości. Też oglądam podcasty naukowe. Ale no nie ma zawodu, nie? Jest właśnie ten problem w Polsce, że po takich studiach typu, nie wiem, chemia, biotechnologia i takie inne pracy nie ma. No i trzeba kombinować później. Więc ja gdzieś tam z relacji znajomych usłyszałem, że IT jest super i po prostu zacząłem się przebranżawiać, zacząłem się uczyć, no i się dostałem do pierwszej pracy i tam później już poszło. Czyli można powiedzieć, że jesteś od początku w tej pracy na tym stanowisku, czy zaczynałeś od jakiegoś pułapu i zaczynałem się? Na samym początku zaczynałem w banku od takiego back office'u, gdzie zajmowałem się anti-money laundering, czy jakimś tam wykrywaniem oszustów podatkowych w banku, ale to była takie polskie piekiełko, ja to nazywam, takie korpo typowe, mi się tam nie podobało, więc tam po prostu, żeby zdobyć pierwsze doświadczenie i uciec dalej. Okay. To było mniej więcej jako taki przystanek, to potraktowałem, no i mniej więcej wiedziałem, gdzie chcę iść, że chcę iść w analizę danych, bo gdzieś też mogłem to sprzedać, że na swoich studiach też miałem tam po części jakieś modelowanie matematyczne czy analizę, trochę też informatyki, gdzieś tam się uczyliśmy jakichś prostych języków, więc gdzieś to też wykorzystałem i wiedziałem, że chcę iść mniej więcej w tym kierunku, więc od początku to nie był przypadek, ja mniej więcej sobie tak ścieżkę zaplanowałem. Rozumiem. I co, planujesz zostać tak na dłużej, czy będziesz coś jeszcze chciał zmieniać? Znaczy, jakby w IT już zostanę, no chyba, że zostanę streamerem popularnym, dostanę jakieś propozycje, no to wtedy pomyślę, ale nie, no na ten moment patrzę bardziej tak realistycznie, że, że streamowanie to jest dodatek, a w zawodzie jakby tym, no chcę się dalej rozwijać na pewno, bo chcę gdzieś teraz, planuję właśnie Jezus, część mnie będzie nagli za wymowę, ale gdzieś tam Azure ogarnąć i iść bardziej w chmurę, bo teraz bardziej działam właśnie na bazach danych, więc gdzieś mam jakieś plany samorozwoju, ale no nadal w tej samej branży myślę. Okej, okay. A to powiedz nam, skąd się wziął pomysł, że zaczęłeś się bawić w streamowanie? No, ja w gry gram od dawna, w
sensie zawsze gry mi towarzyszyły, a piję się gorąco. W gry gram od dawna, streamowanie no jakoś, nie wiem, nigdy na to nie patrzyłem, bardziej wolałem się w grach rozwijać od tej strony takiej rywalizacji, bo głównie gram właśnie w gry, które opierałem się na rywalizacji online, albo grałem, bo nie, większość mnie zna z Doty, ale no nie tylko grałem w Dotę. No i w pewnym momencie przyszedł taki moment, że oglądałem wielu streamerów, czy to polskich, czy zagranicznych i tak stwierdziłem, kurde, no może ja bym też spróbował, bo fajnie jest gdzieś tam mieć swój kanał i jakoś go rozwijać, mieć pogadać sobie z widzami i tak dalej, stwierdziłem, że to może być coś fajnego. No i spróbowałem i mi się spodobało. No to kiedy zacząłeś pierwsze streamingi? Jak dawno? Dwa lata temu. Dwa lata temu, no jakoś dwa lata temu był początek i nawet się trochę przygotowywałem, tam patrzyłem co było u mnie na początku, to śmiesznie się to ogląda, jak się tak cofnie w czasie i zobaczę, jak to wyglądało dwa lata temu, a jak to wygląda teraz, to jest duża różnica, nie? Bo gdzieś tam jednak ten kanał się też rozwija, coś tam próbuje robić, jakieś nowe rzeczy dodawać, kupować sprzęty lepsze i tak dalej, a kiedyś to wiadomo było dwóch widzów czy trzech widzów, człowiek się cieszył, że i tak ktokolwiek siedzi. Była jakaś kamerka beznadziejna, był beznadziejny mikrofon ze słuchawek i to brzmiało tragicznie, ale no gdzieś tam miałem z tego fan od początku. Czyli to tam, masz już plan, że zacząłeś streamować dwa lata temu. No wiadomo, nick. Skąd się wziął pomysł na taki twój nick? Jest, nie wiedziałem, że ci to pytanie. Ja nie wiem, bo ja dużo osób, w ogóle każdy mi zadaje to pytanie, że wow, jaki głupi nick, albo jaki śmieszny nick, skąd masz ten nick? Ja nie wiem, ja pamiętam, że byłem młody, bo ten nick od zawsze mam, to jest jakiś, nie wiem, czas gimnazjum. Mi się wydaje, że ja usłyszałem to słowo i ja ogólnie jestem taką osobą humorystyczną, lubię tam żartować, śmieszkować i mi ten nick tak właśnie pasował. Pamiętam, że podobało mi się to słowo, ja nie pamiętam, gdzie je usłyszałem, skąd je wziąłem, ale że taki tip-top śmieszny, taki wesoły chłopak. Stwierdziłem, że taki nick sobie ustawię. Ja nie wiem, no to takie połączenie cipki i penisa mi się to kojarzyło i dlatego dla mnie to było śmieszne. Ja się śmiałem z tego słowa. Stwierdziłem, a dobra, dam sobie taki nick. Tak to zapamiętałem, ale nie ma to jakiejś głębszej historii. Po prostu coś śmiesznego. To było, miało być coś śmiesznego i tak zostało. Czyli ci coś padło i tak zostało. Tak. Ale to się właśnie dużo osób się interesowało tym nickiem. Ja wiadomo, jak już jestem trochę streamerem, no to jakimś tam atencjuszem muszę być, więc dużo osób gadało o moim nicku, śmiało się pytało, mi się to podobało, więc ten nick już został, bo no przyznam się, miałem wiele razy myśli, że może coś poważniejszego, że no chłop, który już ma 30 lat z nickiem Chiptok, to może takie niepoważne, może coś jakieś, nie wiem, Piotrek 15, ale no kurde, nie no, stwierdziłem, że już Chiptok to już taka trochę moja jakby taka odznaka, nie wiem jak to mówić, taki marka powiem. To jest takie trochę naciągane, ale no już to jest ze mną od tylu lat, więc nie zmienię. Już się utożsamiasz z tym nickiem. Już się utożsamiam, no. No dobra, a powiedz nam twoje początki ze streamingiem, jak u ciebie to wyglądało? Z czym miałeś trudności? Bo Jezus, z ustawieniem, Boże. Ja w ogóle pierwszy streaming prowadziłem na starym komputerze, który miał problem z większością tych gier nowych, jak i starych. I ja zawsze grałem na małej ilości FPS-ów, więc w ogóle jak odpaliłem streama pierwszego, jakichś tam ustawieniach domyślnych, to ja miałem, nie wiem, tak chyba 20 FPS-ów w grze. Nie dało się grać, więc ja spędzałem całe wieczory nad tym, żeby w ogóle tego streama odpalić i żeby ruszyć na tym streamie. I ja pamiętam, że były takie momenty na samym początku, z czym bardzo walczyłem, że w ogóle mi zacinało streama, bo w ogóle mi komputer nie wyrabiał, komputer się zacinał, więc z ustawieniami walczyłem strasznie długo, finalnie stwierdziłem, że dobra, kupuję nowego kompa, bo przecież to nie może tak wyglądać, ale no same początki to było z ustawieniem, a później trochę tak, co bardzo też było dla mnie trudne, że ja właśnie byłem typem gracza, który się bardzo skupia na grze i tak dalej, i tak dalej. I chcę być skupiony, chcę być coraz lepszy, jak najlepszy i w ogóle. I dochodził ten czat, że gdzieś tam przychodzili ludzie, którzy chcieli ze mną pogadać, chcieli się wymienić opiniami, pogadać o docie, o różnych sprawach.
i żeby w trakcie gry być na tyle skupionym, żeby nie lamić, żeby nie być słabym i żeby jeszcze rozmawiać z widzami. To było dla mnie bardzo trudne na początku, ale myślę, że jakiś fajny styl wyrobiłem na tyle, że potrafię to teraz łączyć, że nie mam tak, że, bo zawsze chciałem na to postawić, żeby czat nie był na zasadzie, że ja tylko gram, a oni se piszą i ja najwyżej po gierce powiem 5 słów, tylko chciałem mieć tą taką jakby aktywną relację z widzami i na bieżąco coś z nimi rozmawiać i jednocześnie być dobrym w graniu w Dotę, no bo głównie gram w Dotę, prawie nic innego nie streamuję, streamuję tylko Dotę, więc to połączyć na początku było trudne. To było trudne, żeby jakby zostać skupionym cały czas. Ale jakoś tam sobie wyrobiłem jakieś takie schematy, że w grze gdzieś tam robię postoje, gdzieś tam zerkam, odpowiadam i jakoś to poszło. Okej. Okay. No wiadomo, początki są trudne. Na pewno jak nie miałeś widzów, to jak ty to ogarniałeś na swoich live'ach? Rozmawiałeś sam do siebie, komentowałeś to, co robisz? Tak, co robiłeś? Tak. Na początku gadałem do siebie, pamiętam takie momenty i pamiętam, że na początku miałem 3 widzów w ogóle, co do mnie przychodzili takich stałych, no bo ja też miałem ten plus, że gdzieś tam ludzie mnie z Doty kojarzyli, no bo to jest takie community zamknięte, gdzieś tam jakieś turnieje, jakieś party i tak dalej, więc gdzieś tam znajomi mnie odwiedzali z Doty i tam zawsze jakiegoś widza tam jednego czy dwóch miałem, ale były momenty, że nikt nic nie pisał, że miałem na czacie oczywiście pusto, no to wtedy gadałem do siebie dosłownie. W sensie ja i tak jakoś naturalnie się w tym czułem, bo ja i tak jestem taką specyficzną osobą pod tym względem. Ja w domu dużo gadam do siebie, ja lubię sobie chodzić po mieszkaniu, gadać, analizować, jakieś refleksje sobie robić, więc mi to nie przeszkadzało, że ja sobie gadam do ściany, ale sam fakt, że mogę sobie pogadać na live'ie, gdzieś nawet w końcu przyjdzie ta jedna osoba i coś mi odpisze, to już było dla mnie fajne, to było super. A miałeś takie momenty, że streamowanie nie jest dla ciebie i rezygnujesz z tego? Miałem. Ja raz zniknąłem, to się wszyscy do dzisiaj śmieją, że ja miałem moment, że zniknąłem miesiąc, dwa, ale to było bardziej takie na zasadzie, że kurczę, tak już się zastanawia, takie przyszłe refleksje, że to było świeżo chyba po 30 mojej. Skończyłem 30 lat i miałem takie kurwa, tylko te gry i to streamowanie, teraz się tak stwierdziłem, że chciałem trochę pograć w życie, jak to się mówi. Ale no, finalnie wróciłem, więc plany siłowni, wszystkich jakichś ćwiczeń, poprawy swojego wyglądu ciała i lepszego życia prywatnego troszeczkę odsunąłem jednak na bok i stwierdziłem, że to jest bardziej moje miejsce. A no wiadomo, jak zaczynasz swoją przygodę, pojawiały się tak zwane trolle. Jak sobie z tym radziłeś? Nie no, troli mam, ale lubię troli. Ja szanuję troli, ja zawsze mówię, u mnie na kanale w ogóle nie ma banów, ja nie banuję ludzi. No chyba, że tam, nie wiem, jedna czy dwie osoby złapała, to już była taka totalna przeginka, jakieś tam żarty, wiadomo, bardzo niesmaczne, więc tam takie osoby to już, że tak powiem, przegięły, które były ostrzegane kilka razy, że no w takie żarty nie idziemy, bo to już jest przeginanie. Ale ogólnie no u mnie jest jakby wolność wypowiedzi. Każdy może przyjść, potrolować, ja lubię z trollami gadać, ja lubię nawet jak... Ja doceniam troli, którzy mnie wyprowadzają z równowagi. Naprawdę mało takich osób było, ale były, przychodziły trole, które mnie wyprowadziły z równowagi. Gdzieś tam wchodziłem w dyskusję, już straciłem jakby taki ten spokój. I gdzieś zaczynałem się denerwować, z nimi gadać i krzyczeć na nich i tak po części właśnie stwierdziłem, że w sumie to oni wygrali w tym momencie i to i ogólnie lubię takie gadki. Gadki o niczym właśnie, jak mi ludzie trolują, jak ja się daję w ogóle trolować, też lubię, że na przykład gdzieś tam ludzie mnie nabierają na jakieś rzeczy, ja się nabieram, później stwierdzę, Boże, jakim jestem debilem. No lubię, to jest właśnie część tego streamowania i myślę, że jakiś dystans trzeba zawsze mieć do siebie, do ludzi. Wiadomo, no też jesteśmy, jest to jakiś show, robimy jakiś show i też mamy tą fajną możliwość, że my też możemy powyzywać, też możemy potrolować, też możemy kogoś zaczepić i to najwyżej ta osoba wyjdzie, no powie, że dobra, nie chcę się tego debila oglądać, ale no my też możemy się bawić, też możemy właśnie tworzyć jakieś trolle, komedie i śmiać się z ludźmi, mówić swoje opinie, więc to też jest fajne. Więc ja mówię, to powinno zawsze działać w dwie strony, moim zdaniem. A ciebie ogólnie ciężko wyprowadzić z równowagi? Zależy. Nie, no
aż tak ciężko to chyba nie, daje się wyprowadzać. Najbardziej wiadomo, no gra frustruje, jeszcze jak jest taki moment, że wiesz, w grze nie idzie, później ci przyjdzie jakiś widz, jakiś ten pierdoły gada swoje, ty się już wkurzasz grom, jeszcze czytasz jakieś jego komentarze, no to wiadomo, że ci się nie się podnosi, ale nie, to jest wszystko takie, myślę, że trochę często też jest, czasami staram się też, może teraz się moi widzowie obrażą, ale staram się też tak pod publiczkę czasami, tak, taki performance trochę, że jestem stiltowany, że jestem zły, żeby tak jeszcze troszeczkę podgrzać jakby atmosferkę i tak, żeby było ciekawiej. Ale ogólnie no kiedyś byłem tym typem, co tam wali w klawiaturę i się denerwuje. Teraz już nie, teraz taki jakiś zrobiłem taki bardziej opanowany myślę w grach, no ale są momenty, że się wyprowadzam z równowagi. Nakrzyczę na jakiegoś Rusa, no bo bardzo dużo Rosjan jest w docie, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ja dzięki temu się trochę w rosyjskim podszkoliłem i umiem wyzywać po rosyjsku i czasami mi się zdarzy, że właśnie taką wiązankę puszczę do jakiegoś Ruska i wszyscy klaszczą, brawo, ale super, dobrze mu pojechałeś. No więc tak to czasami wygląda. A powiedz nam, kiedy zauważyłeś, że twój kanał idzie w dobrym kierunku? W dobry to znaczy jaki? W sensie, że widzów, tak? Jest coraz więcej, widzów czy... i się rozwija cały czas. Kiedy? Ja myślę, stream z basenu słynny, bo ja ogólnie prowadziłem ci swój kanał tak komediowo, chciałem robić jakieś śmieszne rzeczy, różne takie, na początku mi się bardziej chciało, to przyznam, że teraz jestem takim już trochę streamerem, dziadem, co odpala i gra w gry i gdzieś tam tego kontentu tak nie szuka, kiedyś miałem masę pomysłów, chciałem wszystko przelewać. I śmiałem się oczywiście, mam nadzieję, że panie się nie obrażą teraz, ale ze streamerek na Twitchu, z tych wszystkich baseniar i tych, co tam tańczą, świecą pupciami i tam się wypinają, schylają i robiłem coś podobnego u siebie na streamie i zaczęło się od tego w sumie, że widzowie mnie zaczęli podpuszczać, że on dawaj stream z basenu. No i zrobiłem to finalnie. miałem basen normalnie w pokoju, siedziałem na podłodze, miałem tam... W ogóle zrobiłem całość, jakieś tam lampki, jakieś maskotki, jakieś tam wszystko było jakby tak jak te streamerki robią. Oczywiście była tablica za mną, gdzie pisałem niki, donaty, sam pisałem tam na ciele markerem niki tych, co zdonatowali i tam na samym końcu skoczyłem na bombę do basenu z kanapy. To był taki stream, no i od tego się tak zaczęło, że w tym community Doty, to głównie tam gdzieś tam ta sława się rozwijała, no ludzie zaczęli właśnie się tam wymieniać linkami, o zobacz, ten w basenie siedział, grał w Dotę, haha, śmieszny ziomek, no gdzieś to tam zaczęło tych widzów przybywać. No i to był taki w sumie moment kulminacyjny i gdzieś tam w pewnym momencie chyba miałem taki moment, że już tam ten kanał się rozwijał i ja się też frustrowałem, bo nie miałem nowych pomysłów. Mówię, Boże, nie utrzymam tych widzów, im trzeba coś dać, bo przecież ja byłem w basenie, to teraz trzeba, nie wiem, z bungee skakać, coś robić. I miałem taki moment, że gdzieś mnie sam sobie z jakąś presję ustawiłem w głowie i sobie z nią w sumie finalnie chyba nawet nie poradziłem, można powiedzieć, ale tak stwierdziłem po wielu jakichś przemyśleniach, też rozmowach z innymi streamerami, że no ten streaming też musi być trochę dla mnie, że jasne, widzą coś trzeba dać, coś im tam rzucić, ale no ja też muszę mieć ten fun. Też muszę się dobrze bawić, nie mogę sobie jakiejś tam presji nakładać, więc tak stwierdziłem, no, że to głównie będę streamował dla siebie, a głównie ja lubię grać w gry, więc teraz tych dymów tyle nie ma, co kiedyś było u mnie na streamie. Głównie się skupiam gdzieś tam na jakichś żartach słownych i nagraniu w gry i to i ludzie przychodzą, co mnie bardzo cieszy. A planujesz jeszcze raz zrobić stream z basenem? Może. Nie wiem. Czyli coś jest. Nowego. Nie, no może kiedyś to zrobię, no bo to był taki początek w sumie, taki, no mówię, ten punkt kulminacyjny, gdzie tych ludzi zaczęło być coraz więcej, nie? Że na początku to było, nie wiem, jakby miałem 10 widzów, to mówię 10 widzów. A później był ten stream z basenu, to chyba na samym streamie z basenu to było pod 100. I... albo tam 80, już nie pamiętam. No i później tych widzów zaczęło przybywać. I wtedy myślę, no coś by warto, coś by trzeba było kiedyś zrobić, ale no nie chcę obiecywać, bo mówię, różne ludzie, niektórzy co mnie oglądają, to wiedzą, że jak czasami coś obiecam, to nie do końca to spełniam, więc nie obiecuję. Okej, okay. No to jak wspomniałeś o widzach, to chciałbym się ciebie spytać, jakie są twoje ulubione interakcje z tymi widzami? Żarty. O, lubię żartować i dokuczać.
dokuczać, wyzywać się. To jest taki najprostszy chyba rodzaj kontentu. Takie lubię zaczepki i lubię, o, lubię jak też widzowie do mnie przychodzą i, mhm. i no tak jak już gadaliśmy, żeby trolują trochę, zaczepiają mnie. I jak dziś się też daje jakby ponosić temu wszystkiemu i gdzieś się daje wrabiać w te jakieś trollingi, takie różne rzeczy. Więc takie interakcje lubię, ale też robimy jakieś tam rzeczy nawet poza Dotą, bo mamy in-house'y. To jest takie, że wchodzimy do lobby w 10 osób i gramy między sobą z widzami, to też jest bardzo spoko. Mamy taki z innym streamerem, mamy współpracę, że robimy takie jakby derby, że gramy na siebie i my wybieramy wśród swoich widzów jakby reprezentację, gramy na siebie. Robiliśmy jakieś quizy, jakieś kalambury, no więc jakieś tam te interakcje z widzami też są spoko. Z większością osób i tak się znałem gdzieś tam wcześniej w Docie, część osób poznałem przez streamowanie i gdzieś tam jakaś tam relacja się nawiązała, gdzieś tam sobie później po streamku na privie piszemy, więc staram się tam utrzymywać kontakt z widzami i myślę, że to też jest spoko. A czy ze swoimi widzami się spotkałeś w realu? Jeszcze nie było takiego spotkania. Jeszcze nie. Teraz mamy wyjazd, bo są takie Mistrzostwa Świata jakby z Doty w Kopenhadze. Mm-hmm. Tam będzie część widzów, to pierwszy raz będzie takie spotkanie. No część widzów tam kiedyś się spotkaliśmy, bo ja też tam byłem w jakichś eventach dotowych, mm-hmm. czy tam w Katowicach, to z częścią osób się widziałem. Ale takiego oficjalnego spotkania to nie było. Okay. Nie było i nawet myślałem o tym, że może już tam czas, żeby coś takiego może kiedyś zorganizować, ale to mówię, to nie chcę też mówić, bo to tak sobie to są takie przemyślenia, które może się ziszczą, a może nie. Okej. Okay. U ciebie na kanale powiedziałeś, że przeważnie jest Dota 2. Czy są jeszcze jakieś inne gry, które ogrywasz na live'ach? Był Valorant. To mnie wyzywali, że gram. Nie, bo trzeba zaznaczyć, że taki community Doty jest trochę specyficznym community, że ludzie głównie właśnie przychodzą na Dotę i oczekują, że streamer ma grać w Dotę. Jak odpali Valorant, no zostanie to 8 osób, ale jest takie, nie no co ty włączyłeś, co to gierka dla dzieciaków jakaś tam. Bo jednak ci gracze Doty są tak związani z tą grą, że często twierdzą, że no, Dota jest najlepsza, co ja się zgadzam oczywiście. Ale no, nie są jakoś tak bardzo otwarci na inne gry, chociaż też nie do końca, bo też część widzów mnie namawia na jakieś Dark Soulsy. Ja nawet obiecałem, że zagram w te Dark Soulsy i nie zagrałem. I mi ciągle chodzi po głowie, żeby spróbować. Ale no, nawet graliśmy w LoL'a kiedyś. Nasza konkurencja. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście również wszystkich fanów LoL'a. Więc gdzieś tam mieliśmy jakiś fan z tego LoL'a, tam sobie pograliśmy jeden streamek, dwa. Ale no jest tak, że jeśli odpalisz inną grę, grając w Dotę, to ta liczba widzów ci diametralnie spada. O 20, o 30, o 40, o 50. Więc nawet nie wiem, czy bym chciał. Bo ja jestem też tak związany z tą Dotą, że mi odpowiada to, że ja gram w Dotę i streamuję tylko Dotę. Ale gdzieś dla kontentu czasami jakaś inna gierka, żeby też jakąś perspektywę inną zobaczyć. Nie wiem, myślę, że to dla części, chociaż tej części osób, byłoby ciekawe i można by było to spróbować i właśnie no najbardziej te Dark Soulsy mi chodzą po głowie, więc możliwe, że się właśnie to najszybciej pojawi. No i chyba tyle. Counter Strike był też, jak wyszedł ten dwójka, coś tam też było. Ale to są pojedyncze streamy. Rozumiem. A powiedz mi, jesteś zagorzałym fanem Doty 2? Nie próbowałeś tak. LoL'a? Nie, LOL nie. Nie chcę tu wyzywać, ale LOL nie. A jakie są różnice? LOL. Jak jesteś weteranem Doty 2, możesz podać jakieś różnice, żeby przekonać widzów, że jednak Dota góruje? Znaczy nie, to żeby właśnie ja nie lubię tej wojny i mi się w ogóle podoba, bo coś dodam, bo teraz mamy taki, nie wiem z czego to się wzięło, bo opinii słyszałem wiele, ale dużo osób z LOL'a przychodzi do Doty teraz. Mamy teraz taką nawałnicę ludzi z LoL'a w Docie, dużo jest nowych osób, witamy ich serdecznie. I mi się podoba, bo kiedyś te dwie gry strasznie ze sobą rywalizowały. A, grasz w Dotę, to jesteś chujowy, bo LoL jest lepszy. Nie, co ty, Dota jest lepsza, ty jesteś popierdolony. I tak zawsze było i myśmy się kłócili, te community. I teraz nagle gracze LoL'a zaczęli przychodzić do Doty. Gdzieś tam wielcy streamerzy, jak tam Ripson, właśnie szukali coachingu wśród naszych streamerów, między innymi tam SBK, Feja i tam innych. I tych ludzi zaczęło przychodzić z LoL'a coraz więcej i w szoku byłem to, że to community jakby się tak polubiło w miarę, że
myśmy ich przyjęli, tam nazywaliśmy ich uchodźcy z LOLa i oni w ogóle, i taka fajna rodzinna atmosfera się zrobiła, że wiadomo, tam pojawiły się jakieś dyskusje na temat LOLa i Doty i ludzie tam zaczęli się wymieniać, co jest lepsze, co nie. Ale ogólnie fajnie się to community teraz wymieszało. Dużo osób z LOLa przyszło nowych, ludzie z Doty też otwarcie do nich podeszli, nie na zasadzie, dobra, wracajcie do LOLa, po co wy w ogóle Dotę gracie, więc to mi się bardzo podobało, to jest spoko, bo to w sumie jest proces, który cały czas trwa i się dzieje. Natomiast no, różnice, jeśli miałbym komuś tam powiedzieć, co na przykład teraz się waha między Dotą a LOLem, no to LOL jest bardziej taki skillshotowy. Bardziej taki, że trzeba gdzieś tam używać tych umiejętności, klikać i jesteś gdzieś tam w ciągłym ogniu walki. Dota jest taka bardziej makro, taka bardziej, to makro to jest u nas memem, bo to się wzięło od streamera jednego, ale no chodzi o to, że bardziej musisz gdzieś tam patrzeć na swoją pozycję na mapie, gdzieś na jakieś strategiczne, bardziej strategicznie patrzeć na rozgrywkę. Każda gdzieś tam sekunda ma znaczenie tak naprawdę, więc pozycjonowanie też jest, myślę, że chyba nie skłamię, bo ja też w LoL aż tyle nie grałem, ale wydaje mi się, że jest dużo więcej jakby takich strategicznych obiektywów. I gdzieś moim zdaniem, też jako jestem support playerem, Dota ma więcej jakby rzeczy do robienia. Takich właśnie mówię tych obiektywów. Ja jako support, bo grałem supporta w LoLu i w Docie, więcej jakby w Docie muszę zwracać uwagę na więcej rzeczy, muszę się zajmować większą ilością rzeczy, przez co rozgrywka jest dla mnie ciekawsza. Ale mówię, no są ludzie, co wolą LoLa, no bo po prostu się klika i się napierdala, no. I ludzie to na przykład wolą bardziej. Ja kiedyś słyszałem, że w LoLa to bardziej casualowa gierka, a Dota bardziej wymagająca, bo więcej mechanik jest. Tak mówią, tak, jest więcej mechanik, chociaż ja już też miałem dyskusję u siebie na streamie, co przychodzili lolowcy, mówią, to jakie więcej mechanik to jest w LoLu i tak dalej, więc każdy ma swoją opinię i każdy inaczej patrzy na tą grę, to jest sobie też spoko, nie? No bo po to są te gry, żeby każdy gdzieś tam jakąś swoją grę odnalazł i jej zaciekle bronił, mówił, że nie, no to ona jest najlepsza i tak dalej, więc... Nie wiem, no ogólnie uważam, że no mi się najbardziej spodobała Dota właśnie za to, że no właśnie te mechaniki też, no bo to wszystko się sprowadza do tego, że Dota jest taką strasznie rozbudowaną grę, tak, rozbudowaną grą taką z ilością, z wielką ilością możliwych jakichś rozwiązań. I nawet jak ja gram już tą Dotę od X lat, gdzieś tam mam 18 tysięcy godzin chyba nabite na Steamie, to są takie dni, że cały czas zaskakuje, nie? Że ktoś tam mi napisze coś na przykład na czacie albo w trakcie rozgrywki coś się wydarzy. Ja mówię, co? Jak to w ogóle możliwe? Więc to mi się w Docie podoba, że ona jest nieprzewidywalna. O, to też takie dobre słowo. A powiedz, ty jesteś graczem... Jaki typ gracza jesteś? O, może tak. No, Jezus, nie umiem słowa znaleźć, ale taki... Staram się bardziej dojść do perfekcji. Taki się lubię się rozwijać w grze i lubię bardzo tą rywalizację, więc wiadomo, że nie jestem, ale staram się taki pro, być pro. Być pro, grać jak pro, zachowywać się jak pro, być prosem. No, że były jakieś marzenia, że człowiek tam zostanie sportowcem, będzie zarabiał pieniądze, będzie grał w gry, wszyscy go będą oglądać, będzie autografy rozdawać. No tak się nie stało, ale właśnie lubię jakieś, często też u mnie jest na kanale, jak gram w jakichś turniejach, takich amatorskich, może nawet tam jakichś półprofesjonalnych, bo czasami się jakieś kwalifikacje zdarzą, może gdzieś zagramy. I lubię, najbardziej lubię tą wersję Doty, czyli tą competitive, jakby tą rywalizację na poziomie pro. Jesteś toksyk graczem? Byłem. Byłem, uważam, że teraz nie jestem. Teraz nie jestem, ale byłem. Byłem i nawet pamiętam, tak mnie najbardziej urzekło, jak streamuję od 2 lat i wszedł jakiś ziomek, ja go nie pamiętałem akurat, ale wszedł ziomek i napisał, wiesz co, oglądam ci już 20 minut, kurde, zmieniłeś się, nie? Kiedyś byłeś taką kurwą, a teraz taki spoko, naprawdę, i to ziomek napisał. Ja go nie pamiętałem, nie wiem, co mu zrobiłem kiedyś, pewnie go zwyzywałem albo coś, bo byłem kiedyś toksyczny. Ja myślę, że każdy, kto przychodził przez Dotę, myślę, że pod LoLa też by to można podpiąć,
stawał się toksykiem w jakimś części. I tylko był ten moment, czy on ogarnie to, że już jestem toksykiem i trochę to zahamuje, czy jednak to poleci do końca. Ale dużo ludzi gdzieś tam ma jakieś takie, ja nie mówię, że wszyscy oczywiście, ja mówię o większej grupie, że ogólnie kiedyś Dota i LoL to było najczęściej mówione, że to jest to najbardziej toksyczne community, nie? Ze wszystkich. Że ludzie się tylko wyzywają. Tak kiedyś było. Teraz jest grzeczniej ogólnie. Nadal gdzieś tam są te toksyki, mamy z nimi do czynienia bardzo często, ale myślę, że to community się troszeczkę tak polepszyło. Ugrzeczniło. Nie wiem, czy jest takie słowo, ugrzecznić. Ugrzeczniło się. Okay. A ty podczas grania mocno reagujesz to, co się dzieje w grze? Tak, zdarza mi się. Czasami jestem skupiony, taki, na przykład jak gramy te pro mecze bardziej takie, mam jakiś tam swój team i gramy ze sobą, to wtedy nie. Wtedy się bardziej staram już być takim, nie wiem, jakimś motywatorem drużyny, czy tam bardziej gdzieś tam, no wiadomo, że się załamię, zrobię jakąś minę na streamie, no bo ja mam ten minus, że mnie widać cały czas. Że nawet jak gram teamowo, drużynowo, no to ja reszty swoich kolegów nie widzę z drużyny, a oni mnie widzą, jak ja reaguję, więc mogą później zobaczyć, o, wkurwił się na mnie. Ale ogólnie no, nie daję tego tak wokalnie do zrozumienia, że na przykład się zdenerwowałem, albo ktoś mnie zawiódł swoim zagraniem, więc nie. Natomiast jak gram w gry rankedowe tak na co dzień, no to wiadomo, że tam odpalę się czasami. Albo, nie wiem, ktoś mnie wyzywa od 3 minut, no to po prostu się zacznę bronić, go też zacznę wyzywać, no bo czasami w ogóle mutuję na przykład, no bo mamy ten przycisk mute w docie, więc po prostu wyciszam wszystkich, którzy mnie wkurzają i wolę się skupić na grze. Zależy od humoru. Wiadomo, jak usiądę do kompa już jakiś nabuzowany, zdenerwowany, bo nie wiem, w pracy mnie ktoś zdenerwował, no to wiadomo, że to malutka szpileczka wystarczy i ja wybuchnę, zaraz zacznę wyzywać. Taki jestem wycilowany, wesoły, piwka się napije, no to jest taki większy luz. A ty na początku wspomniałeś, że zanim zacząłeś streamować, to oglądałeś różnych twórców. Tak. Masz jakąś swoją topkę youtuberów, streamerów? No kocham Gorka. Gork to jest taki dotowy streamer. Kiedyś bardzo lubiłem Bulldoga oglądać, ale no tak ostatnio to nie. To głównie streamerzy z Doty. Lubiłem oglądać Mason to teraz nowy. Lubiłem Artiziego, to też taki z Doty streamer. Ja myślę, że spoza Doty. To o Parisa Platynowa lubię oglądać. Ja uważam, że to jest taka fajna polska osoba, która jest taka, no on jest w ogóle mega dowcipny, śmieszny, wesoły i bardzo fajnie prowadzi te wszystkie żarty swoje i jakby te inne rzeczy, co robi, jakąś muzykę, czy jakieś tam wygłupy, no bardzo, bardzo lubię. No z polskich streamerów to też, no na naszym polskim podwórku oglądałem SBK. No konkurencja moja taka. Nie, no żartujemy, no, ogólnie tam staramy się w miarę z sobą współpracować, gdzieś tam się chyba nawet trochę lubimy, nie wiem, czy obustronnie, ale no gdzieś tam współpracujemy i też się staramy coś tam w scenie Doty dawać, jakieś tam kontenty robić razem, więc to jest spoko. Jakiś jeszcze streamer? Kurczę, nie przychodzi mi. Tam tak różnie włączałem. Tak, najwięcej to właśnie oglądałem streamerów z Doty. Więc takie w sumie mogą być te niki w ogóle nie być na przykład tobie znane. Okay. Bo tam jeszcze jakiś Sing był. Pamiętam, że trochę Jeraxa oglądałem, więc to są głównie pro gracze z Doty, którzy streamowali jakąś tam chwilę. A brałeś jakieś inspiracje od nich? Na swój kanał? Wiadomo, nie? Wiadomo, że nawet miałem taki moment, że jak już zacząłem streamować, to chodziłem po w ogóle kanałach takich nowych dla mnie i szukałem gdzieś inspiracji. Patrzyłem, jak ludzie mają tam poustawiane jakieś, jakie mają sprzęty, jakie... czy tam jakieś, nie wiem, tam nawet na grafiki patrzyłem, jakie są grafiki, jak ludzie mają na przykład sceny poukładane, no szukałem inspiracji. Wiadomo, że do streamerów już jest tyle, że ciężko w ogóle coś nowego wymyśleć, więc lepiej się po prostu zainspirować i później samemu to zrobić. Okej. Czy ty chciałbyś jeszcze jakieś cele osiągnąć na Twitchu? Masz jakieś takie cele? Żebyś chciał w najbliższym czasie? Kurczę, tak myślałem ostatnio, czy
Ale chyba tak odpowiem, że nie, że po prostu chciałbym streamować i jeśli cokolwiek by wyszło, to fajnie, to bym chyba w to poszedł, bo uważam, że podoba mi się streamowanie, uważam, że się spełniam w tym sam ze sobą. Myślę, że dla widzów to też czasami jest fajnie, bo przychodzą, bo trochę ich jest, więc myślę, że też trochę się to podoba. Więc jakby była możliwość zostania jakimś tam super ekstra streamerem i zarabiać z tego, to tak, to bym się zgodził jak najbardziej i bym w to poszedł, ale myślę, że tak realistycznie patrząc na ten moment, to nie. Bo mam dobrą robotę, streaming jest gdzieś tam dodatkowy po pracy i myślę, że tak bym chciał to łączyć. Ale wiadomo, no jakby się nagle coś takiego tworzyło, tylko właśnie ja też rozmawiałem o tym niejednokrotnie, że jeśli bym chciał iść w jakiś super streaming, być tym streamerem, to jednak by trzeba było tą Dotę opuścić. Bo no trzeba powiedzieć, że wiesz, my streamujemy w języku polskim, streamujemy tylko Dotę, a w Dotę gra na ten moment, no nie wiem, będę strzelał, no ale ile tam, 500 tysięcy osób, coś takiego. No to nie jest duże community, może 1500, ale gdzieś tam 1000 jest udzielających się, załóżmy, albo 800. Są małe liczby i z tych 800, no to nawet jak przychodzi 40 mi oglądać, to jest fajnie. To jest spoko już, to już jest jakieś, ale żeby zostać dużym streamerem, no to gdzieś by coś się musiało stać z rozwojem Doty w Polsce. Co troszeczkę się rozwija i rzeczywiście tych widzów przybywa. Ale no nie, tak żeby właśnie zostać tym streamerem, no to by trzeba było gdzieś tam szukać swojego szczęścia w jakichś, nie wiem, GTA Online albo jakichś grach, które się w Polsce bardziej sprzedają. Więc nie, bo ja kocham Dota tu w serduszku. A co tobie daje ogólnie streamowanie? Fun, zabawa, taka dobrze się bawię na streamach najczęściej. Satysfakcję w sumie, że ja lubię rozśmieszać ludzi. Ja wiem, że czasami jak coś tam powiem i ktoś tam nawet napisze jedno XD, to już mam takie, dobra, żarcik, siat, jest okej. Okay. Więc lubię rozśmieszać ludzi, lubię właśnie powodować uśmiech u ludzi, więc lubię gadać dużo, gaduła jestem ogólnie, więc nawet tak na początku streamowania gadałem do monitora i nikt mnie nie słuchał, to tak było spoko dla mnie, bo ja się mogłem wygadać, później się zmęczyłem tym gadaniem i już miałem jakby spokojny wieczór i mogłem iść spać, bo gdzieś ten mój mózg się wymęczył, więc jestem też osobą, która potrzebuje się wygadać. No i tyle, no. I granie w sumie jest takie granie fajne, że też jak gram, no to ludzie też czasami mi na przykład, nie wiem, jakąś fajną rzecz powiedzą, bo część mam takich osób, czasami podpowiadają, a zrób tak, a zrób inaczej. Czasami właśnie wchodzę w dyskusję z ludźmi i ich na przykład wkurzam, bo oni tam mówią, kup ten item, będzie dobry, a ja ich tam mówię, co ty debilu, nie znasz się i oni się tylko tam denerwują, dobra, tobie to nic nie można powiedzieć, więc ogólnie taka kontakt z widzem też. Jako kolejny punkt. A powiedz mi, TikTok dzisiejszy się dużo różni od TikToka, który zaczyna przygodę? Nie, myślę, że tu nie. Jeśli chodzi o samo streamowanie, to nie. Myślę, że może troszeczkę właśnie mniej jakby jest tych dymów takich, że kiedyś jakieś, nie wiem, tam po kanapach skakałem, tańczyłem. Tego jest mniej. To troszeczkę mniej, bo tak właśnie stwierdziłem w pewnym momencie, że tak bardziej się chcę skupić na tej docie, że to jest jednak tą rzecz, którą kocham. Streamowanie to powinien być troszeczkę dodatek. I ja w sumie, no co ja jestem malutkim streamem, po co te dymy? No wiadomo, tam czasami trzeba coś podymić, no bo to jest jakiś fan dodatkowy z tego, ale no nie tak, żeby głównie na tym opierać, bo kiedyś tak miałem, że pójdę w takie dymy, bo się oglądało tych streamerów, oni tam dymią i to się sprzedaje. Miałem taki w głowie, że właśnie a może mi wyjdzie, może zostanę streamerem, ale no finalnie gdzieś tam z upływem czasu dotarło do mnie, że no lepiej, żebym ja miał z tego fan po prostu i dodatkowo widzowie też z tego mieli fan, żeby to działało obopólnie, bo tak jak mówię, jak chcesz nałożyć jakąś presję i się w tej presji gubisz, no to później ze streamowania nie masz fanu, masz takie, że troszeczkę siadasz za karę, takie kurwa, powinienem coś jeszcze zrobić, może za mało dymów, może za mało żartów i tak człowiek się w tym gubi. Więc uważam, że teraz znalazłem balans taki, który mnie satysfakcjonuje. A brakuje ci coś z tego starego TikToka? No może tych dymów właśnie. Nie, no nie wiem, może tak. Może bo wtedy taki bardziej kreatywny byłem. Może tej kreatywności więcej. Ale to z drugiej strony, no to też jest ciężko, bo to tak, człowiek później żyje cały dzień tym streamem. A to jednak gdzieś, bo
trzeba też, dużo widzów się może obrazić za to, no ale streaming też jest pewnego rodzaju pracą. Ja nawet jeśli robisz to for fun, to głowę masz tym zajętą. Czyli kończysz swoją pierwszą pracę, siadasz w teorii do drugiej pracy, która jest hobby oczywiście. Głównie to jest hobby, robisz to for fun, ale tym żyjesz troszeczkę. Bo a tu obiecałeś komuś jakąś nutę dodać do playlisty, a tu jakąś scenę miałeś zmienić, a tu miałeś coś zrobić. Później chodzisz i myślisz nad tym. Albo jeszcze dodatkowo dochodzi ta gra, gdzieś tam w grze, na przykład, nie wiem, jakiś in-house, coś tam zorganizować, albo coś rozwinąć, jakiś turniej i cały czas o tym myślisz, więc głowę masz znowu zajętą i tak naprawdę żyjesz tym streamowaniem cały czas, więc tej kreatywności jakby było trochę więcej jak kiedyś, bo tych pomysłów miałem naprawdę multum i takiej jakby to nazwać chęci realizacji tego wszystkiego, bo wtedy mi się bardzo jeszcze chciało. Teraz przyznam się, mówię, widzowie się mogą obrazić, ja wolę sobie streama, a później troszeczkę odpocząć. Więc jednak już gdzieś ten realizacji wkładów tego streama jest trochę mniej. Przyznaję, że taki bardziej się zrobiłem leniwy pod tym względem, że już tam stwierdziłem, a osiągnąłem jakiś tam pułap i dobra, streamuję i po prostu pan kompa gra mi streamuję. No ale to też wynika z tego, że no troszeczkę frustrowało to, że czasami też nie było takiego odpoczynku, żeby w ogóle głowa uspokoiła się od wszystkiego, od grania, od pracy i od streamowania. Więc to było potrzebne i gdzieś to dodałem, dlatego ciężko też będzie wrócić do tamtej formy, gdzie mi się chciało milion rzeczy robić, miałem pomysłów multum. A teraz się bardziej skupiam, żeby no też coś robić i dawać jakiś content widzom i coś ten, ale żeby to było tak powoli, w wolniejszym tempie realizowane i też żeby mi tak głowy nie obciążało po tym wszystkim, jak gasną kamery i światła. Jakbyś miał taką możliwość cofnięcia się wstecz, co byś sobie powiedział? Ja sobie? Tam streamerowi? Tak. Sto wiedzą, co teraz masz. Wiem, żebym streamlapsa, żebym w OBS-a, streamer jest beznadziejny, muszę się teraz zmienić, bo strasznie, bot się psuje i żebym od razu w OBS-a szedł. To bym powiedział na pewno. A tak to nie, no mówiłbym chyba to, co powiedziałem przed chwilą. Mhm. Żeby też tak się w to streamowanie super nie angażować, żeby to robić głównie dla siebie. Żeby czerpać z tego fun i żeby jakoś tak no nie angażować się w to aż tak bardzo. Okej. A powiedz mi, jak twoja rodzina zareagowała na to, że bawiłeś się w streaming? No tak różnie, nie? W sensie, wiadomo, tam było takie sceptyczne podejście na początku, bo ogólnie tak, no, jak to pokolenie naszych rodziców, może to, może tak, może nie, ale mówię trochę na swoim przykładzie, to też źle zawsze patrzyło trochę na te gry. Te gry to ten zabija czasu, że tam on się nie uczy, tylko gra i tak dalej, więc zawsze gdzieś tam wrogo na te gry było jakieś takie spojrzenie, więc wszystko to było sceptyczne, ale ja mamie wysyłałem moje streamingi, mój link, moja mama tam oglądała mi kilka razy i mówiła, że spoko, nie? Więc tak ogólnie gdzieś tam mimo jej takiej niechęci do gier pod takim względem, że no mógłbym w tym czasie na przykład, nie wiem, być na siłowni albo tam się spotykać z ludźmi, bo to przecież tak powinni ludzie robić. No to ja siedzę i gram na tym komputerze, no to finalnie stwierdziła, że fajnie, że widziała, że tam ludzie piszą, coś tam, że mam jakieś zainteresowanie, więc mówiła ogólnie, że spoko. Tak chyba suma summarum na plus, bym powiedział. Czyli pozytywnie. Chyba tak. Wydaje mi się, że tak, chociaż mówię, no. Mama zawsze była wrogiem gier, więc to jej zostało, ale w tym, że zacząłem streamować i tak dalej, no to wsparcie miałem takie, że nie było negowania, że o Jezu, wyłącz tego streama, po co ty to robisz, tylko że takie no, że okej, że jeśli mi się to podoba i że mam właśnie widzów, że no to super, to żebym się tam dalej rozwijał. A ty podesłałeś jej streama tam, gdzie byłeś bardziej spokojny, czy taki? A różne, wiesz, różne oglądała. Nawet mam taką anegdotę, że kiedyś była taka akcja, nie wiem czy pamiętacie wszyscy czy nie, ale jak na Fame MMA ta matka tego pato streamera walczyła z jego byłą dziewczyną i ja coś tam skomentowałem, oczywiście negowałem ten pomysł strasznie i podałem jakiś przykład, że właśnie moja mama by weszła do ringu z moją byłą
i że coś tam, jakieś, no, jakieś tam żarty wymyślałem, jakieś tam historie do tego dokładałem, żeby to jakoś zbudować z tego żart. Mhm. I później poszedłem sobie na papieroska na balkonik, biorę telefon, a mama mi napisała na Messengerze, że dobry był ten żart. Coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Ale że wtedy akurat była na streamie, jak właśnie żartowałem i gdzieś tam moją mamę wsadziłem do ringu i wymyślałem, że tam jakieś ciosy walił, ja tam opowiadam całą historię opowiedziałem. I właśnie moja mama tego wszystkiego słuchała i napisała, że nawet śmieszne w tym stylu. Więc różne widziała historie. Myślę, że moje drunk streamy też mogła oglądać, mam nadzieję, że nie, bo też lubię tą formę, lubię sobie wypić przy streamowaniu, bo to też jakaś dla mnie forma relaksu jest. Więc, ale nie, no tak ogólnie git. Mhm. Jak jesteś, jest Piotr, jest offline, co wtedy porabia? Ma chwilę dla siebie, hobby, zainteresowania, no oczywiście oprócz gier i streamowania. No to piłka nożna, to jest takie, że teraz aktualnie nie, bo jakoś tak z pół roku temu miałem kontuzję, może więcej, i po tej kontuzji jakoś się tak nie zebrałem. Ale normalnie no, grałem gdzieś tam w Play Arena, może część kojarzy, ligi amatorskie, piłkarskie, na pozycji bramkarza. Nawet był jeden stream z tego, z ciekawości, kiedyś włączyłem streama, ale był problem z dźwiękiem, się wkurzyłem i już więcej nie odpaliłem. Rower, ale niestety aktualnie stoi. Właśnie teraz się jakoś tak nie umiem zebrać, ale no, lubię oglądać piłkę nożną nadal. Lubię oglądać właśnie jakieś rzeczy na YouTubie teraz, to jest taka jakaś, nie wiem, taka rozrywka już chyba starych ludzi, że sobie po prostu idę na kompa i na YouTubie jakieś oglądam mądre podcasty, czy jakieś tam filmiki naukowe, czy nawet jakieś rzeczy z Doty, też patrzę jakieś filmiki z Doty. No, lubię chodzić po restauracjach, taki forma ostatnio spędzania czasu, to jest też takie wyjście do restauracji. Lubię jakichś tam nowych smaków szukać, później jakąś tam opinię skrobnąć na Google'u. No ja już się taki robię trochę dziad, nie? Taki już mam takie aktywności starszych panów. No ale szukam sobie teraz takiej dodatkowej, bo właśnie no, tych hobby się przewinęło mnie mnóstwo, bo jakby wymieniać co ja kiedyś robiłem, to się zabierałem prawie za wszystko, gdzieś tam nawet ze słomianym zapałem często, ale teraz nie wiem, najbardziej patrzę na golfa. Już mam tenisa ze sobą, grałem w tenisa, w tamtym roku też chodziłem dużo na tenisa, w tym roku nie mam takiego sportu i patrzę na golfa, chciałem w golfie spróbować, to jest taki ostatnio moja jakaś zajawka, gdzie właśnie na razie na YouTubie oglądam filmy z golfa, ale już tam patrzyłem, interesowałem się trochę, żeby właśnie na golfa zacząć chodzić. Nie wiem, podoba mi się to, ale też mówię, już mi się mental zmienia, już się takiego trochę dziada przekształcam, no, więc... To jest jakby ten taki TikTok w wolnym czasie, na razie taki bardziej jaskiniowiec. Mało jest tych wyjść, przyznam, że bardziej spędzam czas tutaj. I no i też off stream gram w inne gry czasami, bo nie streamuję na przykład jak gram Valoranta, bo też mówię, no nie mam widzów i jakoś tak stwierdziłem, że już zostawię ten content dla Doty, więc czasami gdzieś tam Valorant odpalę, czasami odpalę jakieś Heroesy, więc gdzieś tam jeszcze... Głównie i tak zostaje przy tym komputerze i przy graniu. Rozumiem. FIFA. Na konsoli sobie czasami pogram trochę. FIFA 24 też lubię. Więc właśnie konsolę mam jeszcze, więc czasami na konsoli siedzę. To też... Rozumiem. A to nie jest tak, że jak się zamykasz tylko na Dotę, na twoich live'ach, to troszeczkę tracisz? Według ciebie? Nie tracę. Myślę właśnie, że odwrotnie. Jakbym się zaczął zamykać na Dotę, w sensie inaczej, jakbym odstawił Dotę i otwierał się na inne gry, to bym wtedy stracił. Może w długim etapie gdzieś tam bym zyskał tych nowych widzów i bym się sprzedał jako streamer i by to wypaliło, bo jest taka oczywiście możliwość, ale nie chcę tego, bo ja lubię Dotę i lubię ludzi z Doty, więc ja chcę w tej Docie zostać i mi to nie przeszkadza, że gdzieś tam ludzie tu przychodzą tylko, żeby oglądać Dotę. Bo to widać ewidentnie, bo to na każdym streamie, nawet jak ja nie jestem w grze i robię jakąś przerwę, nawet 20 minut i sobie YouTube'a odpalę, to ci ludzie już czekają, bo oni szukają rozgrywki i oni chcą oglądać Dotę. Ja to w pełni rozumiem, bo sam taki jestem. Ja sam jak wyłączam stream, to oglądam Dotę u innych ludzi, jak grają. I też jak jest przerwa, że na przykład, nie wiem, gra się skończyła i streamer idzie gdzieś tam siusiu, czy idzie picie sobie zrobić, to ja też odchodzę.
i czekam, aż on wróci, znowu będzie grał. Więc ja to w pełni rozumiem, no i, mhm. i wiem, że taki content ludziom daje i sam taki content lubię, no bo nawet jakbym nie streamował i bym nie był streamerem, to i tak bym grał. Tak bym grał i tak bym siedział na tej docie i bym spędzał tak czas. Więc to jest po prostu jakby, no to się łączy ze sobą. A jakbyś nie miał tego doświadczenia, co teraz masz, byś zaczął od zera? W tym momencie nowy, od nowego kanału? Nowy kanał robisz i nie masz doświadczenia, zamykasz TikToka. Aha, czy bym wtedy w inne gry poszedł? Mhm. Tak jakbyś miał zacząć teraz. Nieznany nie. jesteś i grasz. Nie, bo ja przerabiałem dużo gier i mnie nie kupiły. W takim sensie, że... no ja w ogóle, ja zaczynałem StarCrafta grać. Mhm. StarCraft Brood War, później dwójka. I ta gra była super, ale zaczęli robić takie rzeczy, że stwierdziłem, moja jest beznadziejna jest ta gra, nie chcę mi się już to grać i w ogóle przestałem to odpalać. Był Counter-Strike, też mi się super grało w Counter-Strike'a na początku, to wszystko. Później też jakoś mi się ten Counter-Strike znudził, nie wiem. I później właśnie przyszła ta Dota i zacząłem grać w Dotę. No i Dota przez tyle lat mi się nie znudziła ani razu. Jakoś znalazłem po prostu swoje miejsce i nawet jakbym zaczynał od zera streamowanie, to i tak bym siłą rzeczy streamował Dotę, bo tylko w to gram. Głównie, więc nie miałbym takiej innej. Chyba, żebym był po prostu innym TikTokiem. I jakbym teraz na przykład miał wybierać, w co bym na przykład chciał tak 100% się rozwijać z gier, wiedząc jaki jest na przykład rynek, gdzie jest zarobek w Polsce, żeby zostać streamerem, to myślę, żebym postawił na Valoranta. Żebym, nie wiem, czy bym wytrzymał. Nie wiem, czy bym wytrzymał na tyle, żeby siedzieć i grać w tego Valoranta, bo ja zawsze oglądam tych Valoranciarzy, to oni tak przy tym monitorze siedzą, pół metra. To nie wiem, czy bym tak dał radę grać na przykład 12 godzin dziennie, ale wiem, że może bym tam odnalazł pieniądze, jakby streamując i grając w Valoranta. A powiedz nam, w dzisiejszych czasach ciężko jest wybić się na Twitchu? Oj, myślę, że tak. Myślę, że tak, że... Dużo, dużo jest streamerów po prostu i dużo ludzi próbuje, a widać ile się wybija. Większość w ogóle streamerów, która jest, no to są osoby, które już streamują od X lat i są znane, a tych nowych to nie wiem, ja aż też tak nie śledzę sceny, żeby tak stuprocentowo mówić, ile osób się wybiło, no ale gdzieś tam się słyszy te takie najbardziej, najgorętsze niki, no to dla mnie to są cały czas ci sami ludzie. Takich nowych to dużo nie słyszałem, żeby było. Więc wydaje mi się, że ciężko. Na pewno trzeba długo streamować, mi się wydaje. Chyba, że jesteś znany po prostu już jakoś, że na przykład, nie wiem, osiągnąłeś sukces w grze, gdzieś tam dostałeś się do pro drużyny jakiejś i zaczyna streamować, no to siłą rzeczy ludzie będą przychodzić, no bo o, to ten znany gracz. Ale tak, żeby zaczynać od zera, jesteś jakimś tam no-name'em i chcesz się wybić, no to na pewno dużo czasu potrzeba, myślę. Widzę to też po niektórych streamerach, których tam lubię, takich polskich, od kiedy tam zacząłem streamować, jakieś tam kontakty też mi się porobiły, to widzę nawet ile już oni streamują i jak im jest ciężko się wybić, mimo że już są dłużej ode mnie i gdzieś ten kanał już mają milion razy bardziej dopieszczony od mojego na przykład. I im jest się często trudno wybić. A po drodze jeszcze trzeba pamiętać, że są różne problemy, bo można coś palnąć na streamie, gdzie połowa stwierdzi, o kurwa, nie, ja tego nie chcę oglądać. I na przykład, nie wiem, tracisz tam 15 widzów, bo stwierdzisz, że odjebałeś na tyle, że już nie chcą cię oglądać, więc myślę, że to jest długa droga, długa. Rozumiem. A powiedz, czy Twitch idzie w dobrym kierunku? Boję się, że ktoś z Twitcha będzie oglądał. Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem tą rzeczą, która mnie najbardziej boli, to jest ta cenzura, nie? Myślę, że większość streamerów to powie, bo ja jestem żartownisiem i ja ogólnie lubię żartować na wiele tematów. Lubię żartować, lubię czarny humor i tego na Twitchu nie mogę robić. Muszę się gryźć w język, muszę w ogóle jeszcze, aż mnie gotuje w środku, jak mówię widzom, a takich słów to nie używa, ja o tym to nie gadaję. No normalnie to ja bym najchętniej właśnie takie tematy poruszał, ale no nie mogę, nie? Nie mogę, bo już raz dostałem klapsika od Twitcha, więc no a na tyle lubię swój kanał, jest jakaś tam część mojej historii, jakichś wspominek i takich różnych rzeczy, że no też nie chcę tego stracić, nie? Za to, że powiem jakieś słowo na C, czy na N, czy na coś innego. Więc no to też jest głupie, że
ja mówię, że się z tym nie zgadzam, a w sumie się na to zgadzam, bo tak prowadzę swój kanał, ale jaki mamy wybór? No też możemy iść na Kika, tak? Ludzie mówią na Kiku, ale już na tym Twitchu się coś zbudowało. Masz jakieś tam klipy, jakieś historie, jakieś tam wspomnienia, jakieś tam widzów stałych, którzy na przykład na Kiku w ogóle cię nie będą oglądać, nie? Więc no niestety, no musimy się podporządkować i to jest w sumie głupie. Że walka z tym po prostu spowoduje, że dostaniesz perma finalnie i sam się o tym przekonałem. Bo kiedyś też byłem taki FIFA Rafa, że tam nadużywałem swoich możliwości, znając regulamin Twitcha, na czym zabrania, no i skończyłem z permem. Gdzieś tam się odwołałem, Twitch to uznał. No ja tamtego czasu już nie wojuję. Stwierdzam, że wolę zachować kanał niż walczyć z wiatrakami. No troszeczkę wolność słowa jest troszeczkę przez Twitcha wygórowana, można powiedzieć. Niestety. No jest. Jest, jest, no. Więc dlatego uważam, że nie. I uważam, że to taki gaming ogólnie powinien być wolny od polityki, a właśnie Twitch nakazuje jakiś, nie wiem, wprowadza politykę w gaming. I to jest smutne, że często nawet oglądasz jakąś osobę i ona nie może być do końca sobą, no bo regulamin jej zabrania. Nie powinno być czegoś takiego, bo to nie wiem, no obejście takich rzeczy jest mnóstwo. Można założyć jakieś filtry, że na przykład, nie wiem, no tam chyba jest to, że tam klika, że kanał 18+, tak? Ale że no, jeśli ktoś nie chce tego oglądać i go uszy pieką, jak słyszy takie rzeczy, no to nie będzie oglądał tego streamera. A są ludzie, którzy taki content by chcieli pooglądać i takiego contentu szukają, dlaczego im tego nie dać? Dlatego uważam, że to nie jest dobra ścieżka rozwoju. Tak poza tym, no to chyba jest git na Twitchu. Chyba poza tym wolnością słowa to mi tak nie przeszkadza dużo rzeczy. Może się już przyzwyczaiłeś do tego i jak na to nie patrzysz, jak na początku może też tak być. Znaczy nie, mnie to dalej boli, że ja nie mogę mówić czego chcę, ale tak mówię, że poza tym jakby tą jedną rzeczą, czyli tym jakby tą wolnością słowa nazwijmy, to Twitch jest dla mnie git. W sensie odpowiada mi ta platforma. Oprócz tej jednej rzeczy, że jakby nakazują nam, albo inaczej, zabraniają nam mówić o jakichś pewnych tematach, czy w ogóle używać jakichś słów, które często też nie mają żadnego znaczenia, bo po prostu rzucasz to tak, wiesz, tak dla żartu nawet, na luzie. Nawet to jest takie puste słowo często, które tam pasuje do kontekstu i nawet jakoś tam humorystyczny, ma cel tylko humorystyczny i nie jest bezpośrednio jakby wyrażenie twojej opinii na jakieś tematy, których tam Twitch strzeże i uważa za tematy delikatne. Rozumiem. Ja mam takie motto, mały twórca nie znaczy gorszy. Jak byś się odniósł do tych słów? Tak. Ja uważam, że właśnie wiadomo, że jest gdzieś tam ten top tego Twitcha i siedzi na tych milionów widzów i większość jakby ogląda tam tych twórców, ale ja myślę, że to mali streamerzy też mają swoich fanów i też ci ludzie po coś ich oglądają i decydują się na przykład, dobra, no nie będę tam oglądał, nie wiem, Xayo, tylko właśnie pogląda sobie streamera, co ma 30 osób, bo po czymś mnie kupił, nie wiem, na przykład dobrze gra w grę, albo jest śmieszny, albo jest wesoły, albo ma fajny kontakt z widzami, więc zgadzam się, że to mali streamerzy też potrafią, tylko po prostu to nie są na tyle znani, żeby tych widzów było więcej, ale kupują tych widzów powoli, no bo zauważam, że dużej ilości osób z tych, nazwijmy to, małych streamerów, ta liczba widzów rośnie po prostu z czasem. Więc to myślę, że jeśli jesteś systematyczny w streamowaniu i nie robisz jakichś głupich rzeczy po prostu, które gdzieś tam powodują, że tracisz widzów, no to znajdziesz swoich odbiorców. Zawsze znajdziesz swoich odbiorców. No, czy to będzie 100 osób, czy 1000, czy 5, to zawsze znajdziesz. Więc ja mówię, ja nawet dla 5 osób bym streamował, bo to już jest dla mnie fajne, że i tak 5 osób przychodzi, mnie ogląda i ze mną jak to uczestniczy w trakcie streama. Więc myślę, że każdy streamer ma coś do zaoferowania. No wiadomo, jaki streamer, co nie ma kompletnie nic do zainteresowania, no to nie będzie miał widzów, no i tyle. I wtedy może stwierdzić, że albo coś powinien zmienić, albo może się po prostu nie nadaje. No nie każdy się nadaje do streamowania, to też trzeba pamiętać, bo
zadałeś to pytanie z trollingiem. No wielu osób na przykład nie potrafi przejść tego etapu na Twitchu. Nie potrafi przejść przez etap troli, a wiesz, jak masz widzów, powiedzmy, ogląda cię 40 widzów, ja nie mówię, że w jednym czasie, tylko ogólnie, przez cały twój, masz ten fanbase 40 osób i z tego jest 10 troli i ty zaczniesz tych troli banować, no to spowoduje, że ta liczba się zacznie zmniejszać, tak? No bo w sumie banujesz swój fanbase. I to jest często dla niektórych ludzi zauważenie do przeskoczenia, że już osiągają jakiś stopień, a nie mogą przeskoczyć przez ten cały trolling, wyśmiewanie streamera i trochę brakuje im dystansu. Więc może często właśnie, no część streamerów tak zniknęło, których ja tam znałem z Doty, że właśnie gdzieś nie wytrzymali tej krytyki, tego trollingu i stwierdzili, że po prostu znikną i nie wrócą ze swoim kanałem, bo to już niektóre historie, ludzie z Doty, na przykład Konega pamiętają, to taka legenda nasza streamerska. No i gdzieś chyba sobie z tym finalnie nie poradzili, nie? Więc to też jest taka dodatkowa kwestia, że mały streamer, ale no też ma swoje przeszkody. Gdybyś był już taki popularny streamer, to na jaką byś czekał współpracę? Masz jakieś tam w głowie? Kto by chciał się do ciebie odezwać? Nie brałbym na pewno tych, już miałem zresztą. Jakieś te tam kasino, wtorkowe automaty i to wszystko, to nie, takie w sumie, musiała być to pewna. Już też mam jakieś tam swoje doświadczenie życiowe, więc ja mam takie współpracę, dobrze przestudiował, co to jest, co ja mam z tego, co oni mają z tego i tak dalej. I brałbym już tylko takie pewniaki. No bo tak jak mówię, ja pracuję, ja mam pieniądze, nie potrzebuję, znaczy... Wiadomo, fajnie jak wpada coś z Twitcha dodatkowe, no bo to jakieś tam kieszonkowe, tak? Ale no, to nie jest tak, że nie wiem, jakbym mi stracił kanał, to bym nie miał za co żyć. Więc też nie szukam pieniędzy na Twitchu na siłę, więc oczywiście partnerstwo bym przyjął, no bo to mówię, no to dodatek finansowy jest ciekawym, no miłym aspektem streamowania, więc na pewno bym zaakceptował, to bym musiał być pewniak. To by musiała być jakaś konkretna firma, nie jakiś scam, nie jakieś tam bajery, ale tak... Albo nie, w sumie to bym chciał jakiś sprzęt gamingowy. Najlepiej jakiś Logitech albo Razer, jakby takie myszeczki przysyłali. No, taką współpracę bym kupił, to fajnie by było. Może na przykład by tam, panie Piotrze, to jest katalog, możesz pan sobie wybrać. No to tak. Albo jakiś napój, o, jakby mi takie 3 zgrzewki na przykład, jakiegoś dzika, to bardzo chętnie. To proszę dzwonić. Dostałeś propozycję z Fame, tak czy nie? Nie no, gdzie ja ze swoją formą, ja bym tam jednej rundy nie wytrzymał. Nie, raczej nie. Jakbym był taki super famous i dostałbym nawet miliony dolarów, to nie chciałbym się raczej bić. Raczej, chociaż trochę jestem sprzedajną K. Więc może bym się bił strasznie długo, bym się finalnie zgodził, każdy by wyciągnął ten wywiad z tobą po 4 latach i by zacytował tutaj mnie, że mówiłem, że nie. Więc gdzieś tam istnieje taka szansa, że może bym się finalnie sprzedał za nie wiadomo jaką kwotę, ale tak nie, w sensie nie miałbym z tego fanu. Raczej to nie widzę sensu, że zresztą kurde, to jest wysiłek fizyczny, ja aktualnie za stary chyba na to jestem. Wiesz, niektórzy wychodzą na ring, gong bije i już odklepuje, nawet nie dostaje. No tak, ale nie, no w ogóle ja lubię oglądać, może nie freak fighty, ale tam UFC czy jakieś inne, ale sami siebie wtedy nie widział. Ja w ogóle, ja raz człowieka uderzyłem i to przez przypadek. No oczywiście, że przez przypadek. Więc ja w ogóle nie lubię się bić. Nie jestem takim gladiatorem. Tutaj jedno z ostatnich pytań. Jakie są twoje marzenia w życiu prywatnym i no ogólnie w życiu prywatnym? No ja mam takie, ostatnio w ogóle na streamie też o tym gadaliśmy. Ja mam takie realistyczne trochę marzenia. Pierwsze właśnie będę spełniał już we wrześniu, bo jadę na TI, to są te Mistrzostwa Świata w Docie, w Kopenhadze. Zawsze chciałem na to pojechać, bo to już chyba będzie 13 albo 12 edycja tego. No ale to albo było w Stanach, albo w Chinach, a jak było w Europie, to był COVID i było bez widzów. Więc teraz jest taka pierwsza możliwość, bo finalnie to jest w Kopenhadze, więc w miarę blisko. Więc to jest takie pierwsze moje spełnienie marzeń. Drugie to jest pies
i chciałbym mieć psa i powoli już gdzieś ta realizacja tego drugiego marzenia też się realizuje. Boże, jakie masło myślane. No w sensie już dążę do realizacji tego marzenia. A trzecie? Jakieś trzecie powinienem powiedzieć. No nie wiem, może żeby się ten kanał właśnie bardziej rozwinął. Może nie, że super famous stream, ale żeby troszeczkę Dotę tak odżywić, bo my mamy takie to community troszeczkę zardzewiałe, na tyle, że mało się u nas dzieje. Nie ma turniejów, nie ma takich jakichś wydarzeń za dużo, gdzie ludzie by mogli ze sobą rywalizować i może na tyle, żeby tą Dotę gdzieś tam, no samemu będzie ciężko, ale myślę, że gdzieś we współpracy z innymi streamerami czy tam ludźmi z Doty gdzieś troszeczkę rozwinąć i żeby się więcej działo. To by było fajne. Żeby też samemu brać udział oczywiście w turniejach i grać. Bo mówię, ta forma rywalizacji jest dla mnie najfajniejsza. Więc to by było fajne, jakby się kanał rozwinął wraz ze sceną Doty w Polsce. I by się więcej działo i nie wiem, ja bym był zapraszany jako ekspert do studia na przykład na jakieś Mistrzostwa Polski. O, fajne by to było, no. A zdradzisz nam jaka rasa psa? Golden Retriever. O, to przyjemnie. Taki ulubiony, fajny, taki piszkoptowy. Taka mini reklama z twojej strony. Powiedz nam, co sprawia, że twój kanał jest wyjątkowy, że warto do ciebie wpaść i najważniejsze zostać na dłużej. O jest. Nie lubię tak o sobie, ale no ja jestem taki trochę szalony, taki wariacik. Lubię sobie pogadać, pośpieszkować, więc myślę, że gdzieś tam forma takiego odmurzenia się, na takie odmurzenie się jestem dobry, żeby sobie po prostu mnie puścić w tle i posłuchać jakiegoś, no takiego pierdolenia, no umówmy się szczerze. Dwa, no to myślę, że gdzieś tam content dotowy, jeśli na przykład chcesz zacząć swoją przygodę z Dotą, albo już grasz w Dotę, ale chcesz coś podpatrzeć, no nie chcę tutaj wyjść, że uważam siebie za jakiegoś boga gry, ale no gdzieś tam już trochę lat w tą grę gram, gdzieś tam gram na tym trochę wyższym poziomie, powiedzmy, nie najwyższym, ale trochę wyższym niż większość graczy z Doty. No i gdzieś tam można coś tam się ode mnie nauczyć, myślę. No i też można zadać jakieś pytania, nie? No bo może masz jakieś, nie wiem, szukasz jakiegoś buildu na jakiegoś bohatera czy coś takiego, to zawsze ja się staram udzielać rad, jeśli ktoś pyta. Więc może właśnie gdzieś taki content dotowy, no albo nie wiem, no. Może nie masz co zrobić z pieniędzmi i chciałbyś kogoś sprezentować, to też możesz wpaść i wysłać mi 1000 złotych. Okej, okay, a to jeszcze nam powiedz, kiedy i w jakich godzinach streamujesz? Jezu, różnie. Ja to jestem taki, że ja się potrafię odpalić o 3 w nocy i później ludzie na mnie krzyczą, że co ty zrobiłeś? Miałem serię 20 obejrzeń, a ty się o 3 w nocy odpaliłeś. Ale głównie po pracy. Głównie tak 17:23. No nie, no przesadzam, przecież ja do 2 w nocy gram, do 3 czasami. Więc różnie. W weekendy czasami mogę się odpalić wcześniej, jakoś o 12:00. Ale głównie w takich godzinach 17:02 albo weekendy, no to już czasami nie ma. No ale mówię, mi odwala, czasami odpalam się o 2:00 w nocy, odpalam się nad ranem, kiedy się nad ranem odpaliłem, w ogóle o 5:00 chyba rano, bo wstałem jakoś tak dziwnie. Więc różne mam godziny i tak zazwyczaj nie ogłaszam streamów niestety i nie mam stałych godzin. Jest mniej więcej tak, że czasami na Discordzie ogłaszam jakieś streamy, które są takimi wydarzeniami, na przykład nie wiem, czy tam turniej gramy, czy jakiś jest event, to wtedy to ogłaszam u siebie na Discordzie. Natomiast często też mówię na przykład, jaki jest plan w tygodniu. Nie piszę tego na Discordzie, ale w trakcie streama mówię, że jak jest jakiś już, widzę, że już jest max widzów mniej więcej, no to mówię, że słuchajcie, to jutro będzie stream, nie wiem o której, bo ja nigdy godziny nie podaję, bo jestem trochę niepunktualny, więc mówię, że jutro będzie stream, a w piątek na przykład nie będzie, więc na tyle trzeba mnie niestety oglądać, żeby być na bieżąco, ale
mówię, ja jestem troszeczkę takim spontanicznym streamerem często. Potrafię zniknąć na 2 miesiące, też tak było, bez słowa, więc trzeba uważać. Okej. A powiedz, gdzie można ciebie spotkać w internetach oprócz Twitcha? Nigdzie chyba, ja nie mam żadnych social media. Był kanał na YouTubie taki fajny, nasz kolega robił, ale to się chyba na ten moment skończyło trochę, więc tam były shoty z naszych streamów, więc na razie też to jest u mnie na streamie, reklama cały czas leci, więc jak ktoś będzie szukał, to tam znajdzie na jakimś moim streamie link do tego kanału, ale wiem, że chyba na razie jest to zafrizowane. No i na Discordzie. Discord. Siedzę na Discordzie, wszystkich gotowych Discordach polskich chyba, jakie istnieją, to siedzę. Więc tam je można spotkać. Sam mam swojego Discorda, który jest taki, no, taki wolnym Discordem. Tam się dużo nie dzieje, tam sobie czasami pogadamy, pośmieszkujemy, powysyłamy jakieś memy, ale jeśli ktoś w ogóle szuka na przykład takiego Discorda dotowego typowo, to też u mnie na streamie w informacjach na dole jest Discord podany. Taki polski, gdzie właśnie tam jakby jest całe życie Doty skomasowane i tam ludzie szukają znajomych do gry, dyskutują na temat tam zagrań, buildów i wszystkiego. To tam też z mojego jakby Twitcha można sobie tego Discorda znaleźć i zacząć przygodę z Dotą, bo tam myślę są jakieś sesje coachingowe i tam różne też wydarzenia dla ludzi. A powiedz, gdzie najlepiej do ciebie pisać? Na Twitchu czy na Discordzie? Na Discordzie, ja wolę Discord stosowanie, ale wszędzie odpisuję. Na Twitchu też jak ktoś napisze, to jak najbardziej, ale no najlepiej tam Discord. Okej. Okay. Ja ciebie zapytałem praktycznie o wszystko, co chciałem. Czy chciałbyś coś od siebie dorzucić? Kurczę, nie przygotowałem się. Nie, myślę, że nie. No nic, myślę, że chciałbym podziękować, bo kończymy, tak? Tak, to już końcówka jest. No to w ogóle chciałbym podziękować za zaproszenie. Bardzo myślę, fajna inicjatywa, że tak wiesz, wyciągasz jakichś tam streamerów, którzy nie są super znani i przeprowadzasz z nimi wywiady. Myślę, że to jest spoko content, bardzo fajna sprawa. Fajnie, że mogę wziąć w tym udział. Sam zapraszam, może nawet nie na mojego streama, tak, ale ludzi do Doty. Grajcie w Dotę, Dota jest super. No oczywiście też zapraszam na mojego streama, na streamy innych Polaków z Doty, jak SBK Official, jak whatever top papież, jak Zyzdota i inni, Damian Exi, znajdziecie tych streamerów, wspierajcie ich, niech polska Dota wstanie z kolan. Tyle. Okej. Okay. Jeżeli chcecie bardziej poznać kolegę, to link będzie na pewno w opisie na Twitcha. Jeżeli będziecie chcieli zadać pytania, to tak sam powiedział, że na Discordzie pisać bądź na Twitchu, zawsze powiem, albo na live'ie. Na live'ie, najlepiej na live'a. No, to tak jak sam powiedział, link będzie w opisie. A dzisiejszym gościem był Piotr, dzięki Piotr, znany jako ChipTok3. Bardzo dziękuję. Tak jest. Miło było ciebie gościć, a my widzimy dzięki, się za tydzień. Również. W sobotę, trzymajcie się i na razie, hejka. Trzymajcie się, pa!